Ligi Piłki Nożnej. Łódź, stadion przy Alei Unii, ŁKS Pogoń Szczecin. To jest hitowe starcie, jeżeli chodzi o tę kolejkę rozgrywek pierwszej ligi. Sezon powoli ma się ku końcowi i to jest czas decydujących rozstrzygnięć. ŁKS ma na dziś tak samo dużo szans jak Pogoń Szczecin awansu do Ekstraklasy, ale w lidze, w której zdecydowanie prowadzi Widzew, chętnych do tego, by grać w najwyższej klasie rozgrywkowej, jest oczywiście więcej. W grze o awans jest także zespół Sandecji Nowy Sącz oraz rzecz jasna Górnik Zabrze, który już 12 maja w Szczecinie zagra zaległe spotkanie z Pogonią. A więc bardzo ważny test dla finalistów Pucharu Polski. 22 maja w finale Remes Pucharu Polski Pogoń Szczecin zagra z Jagiellonią, ale zanim to czekają ją dwa kluczowe spotkania, które mogą wyjaśnić przyszłość portowców, jeżeli chodzi o następny sezon rozgrywkowy. Również ŁKS, który po zmianach właścicielskich ma ogromne apetyty awansu do Ekstraklasy, dziś przede wszystkim będzie walczył o 3 punkty. Ani jedni, ani drudzy tego spotkania nie chcą przegrać. Oto pojawiają się już na boisku bohaterowie dzisiejszego wieczoru. W biało-czerwonych kostiumach oczywiście piłkarze gospodarzy. Pogoń Szczecin, jak to Państwo widzą, również w swoim tradycyjnym zestawieniu kolorystycznym. Czekamy na początek tego spotkania. Dziś w Łodzi kilkutysięczny tłum kibiców ŁKS-u, którzy będą dopingować swoją ukochaną drużynę. Średnia, jeżeli chodzi o rozgrywki pierwszej ligi w tym sezonie, to jest niemal 5 tysięcy najwięcej. Oczywiście na derbach z Widzewem, kiedy to 7 tysięcy fanów oglądało porażkę ŁKS-u z rywalem z zamiedzy 1-4. Oto skład drużyny Pogoni Szczecin. Radosław Janukiewicz w bramce, dalej Marcin Nowak czwórką, 23 Krzysztof Chremowicz, 5 Omar Jaron, 17 Maksymilian Rogalski, 33 Marcin Bojarski, 7 Mikołaj Lebedyński, 3 Piotr Koman, 6 Przemysław Pietruszka, 27 Marcin Woźniak i 10 Piotr Petasz. Oto ustawienie Pogoni Szczecin. Drodzy Państwo, szykujemy się do minuty ciszy. Odeszła osoba ważna dla ŁKS-u, kierownik pracujący w sekcji koszykówki tego klubu, pan Wojciech Smaczny. I to jest smutny dzień dla wszystkich związanych z ŁKS-em. Dziękuję. Widzieli Państwo, że sędzią głównym tego meczu Wojciech Krztoń z Olsztyna, z Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. Na liniach asystują mu Krzysztof Sieracki i Michał Pereszczako. A to już skład gospodarzy. ŁKS w bramce Bogusław Wyparło, dalej 19 Paweł Balasz, 3 Adrian Woźniczka, 20 Artur Gieraga, 7 Tomasz Kajto, to jest kapitan ŁKS-u, 16 Kamil Będkowski, 21 Rafał Kujawa, 77 Piotr Świerczewski, 8 Piotr Madejski, 9 Wahan Geworgian i 27 Łukasz Gikiewicz. W składzie drużyny gospodarzy brakuje Marcina Adamskiego zaś w zespole gości. Oto ustawienie ŁKS-u Marcina Klata, Piotra Prendoty, a także Dziuby. Jeżeli spojrzymy na skład ŁKS-u, no to zaskakująco to wygląda, jeżeli chodzi o prawą obronę. Tam Kamil Będkowski, syn jednego z zawodników, których śmiało można nazwać legendą ŁKS-u, a więc Witolda Będkowskiego. W środku pomocy Artur Gieraga, a więc taki miks doświadczenia, rutyny boiskowej w postaci Tomasza Hajty, Piotra Świerczewskiego i Bogusława Wyparły z młodymi zawodnikami, jakimi są właśnie Artur Gieraga czy też Kamil Będkowski. Na ławce rezerwowych Pogoni między innymi bramkarz Pyskata, a także Wulkiewicz, Ropiejko, Zawadzki, Moskalewicz wracający po kontuzji, Mysiak i Robert Mandrysz. Na ławce rezerwowych ŁKS-u Pająk, a także Sikora, Marciszko, Wolański i Salski. A więc jeżeli w tym meczu będzie istotne, kto może wejść z ławki rezerwowych, to na pewno większa siła po stronie drużyny gości. Natomiast jeżeli spojrzymy na skład, dużo niuansów będzie na pewno miało wpływ na to, jak będzie toczyło się to spotkanie. Nie brakuje w szeregach drużyny Pogoni Szczecin zawodników, na których Piotr Mandrysz może liczyć, ale warto zwrócić uwagę, że szerszą kadrą na pewno niż rywal, niż drużyna gospodarzy dysponuje szkoleniowiec finalisty Remes Pucharu Polski. ŁKS, który stracił 7 punktów w ostatnich meczach, który zremisował wyjazdowe mecze z MKS-em Kluczbork 0-0. Tam eksperymentalnie w linii obrony na stoperze grał Piotr Świerczewski. Zastanawiał się nad tym trener Grzegorz Wesołowski, czy nie wystawić przypadkiem Tomasza Hajty i Piotra Świerczewskiego. Faul Gieragi na Bojarskim, tak zaczyna się ten mecz. Na środku obrony ostatecznie zdecydował, że za dużo byłoby rotacji w składzie i oznaczałoby to za dużą destabilizację drugiej linii. Dlatego Świerczewski gra na swojej nominalnej pozycji, a Tomasz Hajto ma jako partnera, co już miało miejsce w tym sezonie, na środku obrony
Adriana Woźniczka. Zgubił piłkę Łukasz Gikiewicz, 23-letni napastnik, jest mocnym punktem ŁKS-u, jeżeli chodzi o ten sezon. Dość powiedzieć, że Łukasz Gikiewicz to najlepszy strzelec drużyny ŁKS-u po stronie gości. Marcin Klat ma 13 trafień, ale tylko 3 dla Pogoni, reszta jeszcze jesienią w barwach Warty Poznań. Marcin Klat, który odniósł kontuzję w meczu z Ruchem Chorzów, w meczu półfinałowym Remes Pucharu Polski i po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych nie będzie go na boisku na pewno i w treningach przez najbliższe 2 miesiące. Pierwszy atak ŁKS-u, Gikiewicz, ale na spalonym napastnik drużyny gospodarzy. Zestawienie, o czym mówił przed meczem Piotr Mandrysz w rozmowie z Markiem Szkolnikowskim, dość eksperymentalne. Rotacje, szeroka kadra Pogoni wykorzystana. No i między innymi na ławce rezerwowych dobrze grający w spotkaniu z Ruchem Robert Mandrysz, Olgierd Moskalewicz, który również zmaga się z kłopotami zdrowotnymi. To jest zawodnik, który w tym sezonie zdobył 11 bramek. No ale ci, którzy chcą awansować do Ekstraklasy, powinni dysponować szeroką kadrą. No i dzisiaj ci, którzy na co dzień zajmują miejsce w rezerwie, względnie rzadko łapią się do podstawowego składu Pogoni Szczecin, mają okazję udowodnić, że warto na nich stawiać, że to oni mogą wprowadzić Pogoń do Ekstraklasy. Zbieżne cele obu drużyn, ale miejsce w lidze, właściwie 4, tak można powiedzieć, Górnika, Sandecji, ŁKS-u i Pogoni, ale miejsce poza Widzewem tylko jedno. Paweł Balasz, wypożyczony właśnie z Ruchu Chorzów zawodnik, zagrał w pole karne. Gikiewicz, mocno odskoczyła mu piłka, ale nieźle to wyglądało, jeżeli chodzi o ŁKS. Dużo miejsca zostawia obrona Pogoni, to był Kujawa. Jak na razie snajperem ŁKS-u. Chociaż ten pomysł na rozgrywanie pierwszych akcji gospodarzy niezbyt wyszukany. Tutaj widzimy ostre starcie, no i Kujawa faulujący rywala. To będzie na pewno mecz pod napięciem, mecz, w którym będzie dużo presji na boisku, w którym zawodnicy obu zespołów będą w myślach na pewno mieli świadomość konsekwencji każdego błędu. Tutaj, w tym punkcie sezonu, każdy drobiazg, każdy szczegół może mieć wpływ na wynik batalii. Łącznie wszystkich 34 kolejek pierwszej ligi. Piotr Mandrysz udziela wskazówek Maksymilianowi Rogalskiemu, a tymczasem wciąż mamy przerwę w grze. Z kolei Grzegorz Wesołowski wzywa do siebie Adriana Woźniczkę. To wszystko dzieje się przy linii bocznej, ale pytanie tych pierwszych minut spotkania w Łodzi brzmi, czy nie będzie konieczna zmiana w drużynie portowców. Tu raz jeszcze faul. Widzimy, że dokładnie ten moment kontuzja lewej nogi. No ale wróci za moment do gry Marcin Woźniak. Oto właśnie Adrian Woźniczka. Dzisiaj na pewno trudne zadanie. Blisko niego młody Mikołaj Labedyński. Utalentowany zawodnik. Duże kłopoty ma zestawienie mini ataku Piotr Mandrysz. Kilku zawodników kontuzjowanych właśnie z tej formacji. Ale Labedyński pokazał, szczególnie w ramach Pucharze Polski, że to może być przyszłość w ataku Pogoni Szczecin. Gikiewicz ostro zaatakował kapitana portowców Nowaka. I już Gikiewicz walczy z obroną zespołu ze Szczecina. Zaczęło się od Prymowicza, teraz Labedyński. Labedyński przepychał się z Balaszem. I interwencja Wojciecha Krztonia. Lubi pracować Łukasz Gikiewicz, często gra na granicy faulu i z pewnością Wojciech Krztoń, który sędziuje 9 mecz ligowy w tym sezonie, zdaje sobie z tego sprawę. Ten arbiter prowadził 2 razy mecze ligowe Pogoni. W Szczecinie 15 sierpnia z Podbeskidziem było 2-2, a 24 kwietnia tego roku w Łęcznej z Górnikiem było 3-0 dla Pogoni. Remes Pucharze Polski w 1/16 finału, gdy Pogoń pokonała Polonię Warszawa 2-0. Również Wojciech Krztoń był arbitrem głównym. W listopadzie ubiegłego roku był
na tym stadionie, gdy ŁKS grał z Dolkanem i wygrał 3-0. Bojarski cofnięty, na jego doświadczenie na pewno liczy Piotr Mandrysz. Ładnie przyjęta piłka przez Rogalskiego, już na prawą stronę. Tutaj jest Nowak. Nowak, miękko wrzucona piłka, zgrana teraz do środka. Walczył, ale przegrał tę walkę Przemysław Pietruszka. W pierwszym kwadransie nie ma się co spodziewać fajerwerków, jeżeli chodzi o strzelanie bramek. ŁKS 5 goli w tej fazie spotkania. Pogoń zaledwie 2 razy trafiło do siatki rywala w pierwszym kwadransie meczów w pierwszej lidze, a to jest 29. kolejka. Tutaj faulującym Marcin Bojarski. Doświadczony 33-letni, teraz niezgodnie z przepisami zatrzymujący Artura Gieragę. I piłka już w strefie obronnej Pogoni Szczecin. Zaczyna Nowak. Taki wyrzut w stylu Tomasza Hajty. To on dysponuje chyba właśnie największą siłą, jeżeli chodzi o rozpoczynanie takich stałych fragmentów gry. Właśnie Hajto pod presją Bojarskiego. Walka Gieragi, nie? Bojarski jest tutaj w środku pola. To Petasz był blisko Lebedyńskiego, gdy walczył o piłkę z 37-letnim obrońcą ŁKS-u. Lebedyński, Hajto. Piłkarz z numerem 7 w drużynie Pogoni. To jest najmłodszy w tej chwili zawodnik na boisku. Hajto najstarszym nie jest. O kilka miesięcy wyprzedza go Piotr Świerczewski. Rzut wolny dla ŁKS-u. W meczach wyjazdowych Pogoń 4 zwycięstwa, 5 remisów. ŁKS u siebie 8 razy był lepszy od rywala, 3-krotnie zremisował. Hajto, więc na pewno mocno kopnięta piłka. A jednak nie, zupełnie inny wariant wybrał kapitan gospodarzy. No i to nie był dobry pomysł. Ale ŁKS utrzymuje się przy piłce. Geworgian na prawo, czekamy na dośrodkowanie. Płasko, Geworgian, pierwszy strzał. 10. minuta meczu, długo nam przyszło czekać na pierwsze zagrożenie którejkolwiek z bramek. Teraz jeszcze to przyjęcie, które spowodowało, że Geworgian już nie miał czasu. Dopadli do niego rywale, no i 29-letni piłkarz ŁKS-u musiał strzelać z nie najlepszej pozycji. Pogoń bardzo solidna, bardzo skoncentrowana i skuteczna, jeżeli chodzi o grę defensywną. Teraz w kolejnej akcji Nowak, dobre dośrodkowanie. Próbują przygotować sobie pozycję do strzału zawodnicy Portowców, ale wygoniony Petasz, teraz ostro walczący z Kujawą. Petasz i Kujawa pojawia się w tej strefie Świerczewski, przejmuje piłkę Geworgian. Z kontrataku teraz gospodarze Geworgian, ależ teraz minął rywala, zatrzymuje go jednak Piotr Koman. Hajto. Długie podania. To jest w przeważającej większości czasu spotkań ŁKS-u taktyka drużyny, która ma na pewno problem z przygotowaniem. Pamiętają Państwo, jeżeli śledzą Państwo tę klasę rozgrywkową, ogromne kłopoty ŁKS-u zimą. Wydawało się, że ten zasłużony klub może nawet zniknąć z futbolowej mapy. Ostatecznie skończyło się szczęśliwie. ŁKS dostał drugą szansę, został przejęty przez nowych właścicieli. No i teraz dyskutuje się w Łodzi nad budową stadionu, bo to jest warunek sine qua non tego, aby zbudować w Łodzi silną jedenastkę. Numer 2 można powiedzieć, bo awans Widzewa, to, że Widzew jest za silny na tę klasę rozgrywkową, to widać po tabeli, po 29 kolejkach i na pewno będzie widać na zakończenie sezonu. Wyparło. Właśnie doświadczeniem, właśnie ograniem
ŁKS wygrał wiele spotkań w tym sezonie. Pogoń zaś, patrząc na statystykę sposobu strzelanych goli przez drużynę ze Szczecina, jest najbardziej skuteczna w ostatnim kwadransie gry. 10 trafień między 76 i 90 minutą, ale także między 31 i 45, więc widać wyraźnie, że piłkarze Piotra Mandrysza rozkręcają się im bliżej końca pierwszej i drugiej części spotkania. Balasz. Słowak ma zadanie na wskroś ofensywne. I Pogoń. Żadna drużyna czołówki nie straciła tak wielu bramek na własnym boisku jak ŁKS. Dokładnie 17. Porównujmy to z czołówką. Widzę 6 bramek na własnym boisku. Sandecja 10, a Górnik Zabrze 13. Uwaga, akcja Pogoni! Szybka decyzja o strzale Przemysława Pietruszki. No i w statystyce strzałów po obu stronach po jednym niecelnym kopnięciu piłki, ale dobre podanie od Bojarskiego. No i też szybka decyzja o strzale Gieraga. Dochodził do rywala. Wielkiej szansy jednak Pietruszka pokonania Bogusława Wyparły z takiej pozycji nie miał. W pierwszej rundzie ŁKS w Szczecinie był lepszy. Wygrał 2-0 po trafieniach Rafała Kujawy i Łukasza Gikiewicza. Wędkowski na prawym skrzydle, ale ciężko jest się tutaj przedrzeć. I jeszcze raz młody prawy obrońca ŁKS-u za moment wznowi grę od linii bocznej. Brakuje z pewnością strzałów, brakuje dobrych, płynnych akcji. Jak na razie mecz to jest bardziej takie badanie się wzajemne drużyn. Piotr Świerczewski bardzo ostro, bardzo nieprzyjemnie dla rywala. Czy to się skończy karą indywidualną? Bo tu widzieliśmy, jak kopnięty został przez Świerczewskiego Marcin Bojarski. Hajto i Lebedyński górą obrońca gospodarzy. Nie przejął piłki Geworgian. No i próbują portowcy. Niezły pomysł. Zagranie jednak wprost w ręce Bogusława Wyparły, a nie pod nogi Piotra Petasza. Pierwszy kwadrans już niemal za nami. Jak na razie wyrównane spotkanie na stadionie przy Alei Unii. Zachęcamy Państwa do korzystania z serwisu sport.tvp.pl. Tam nie tylko statystyki, nie tylko fragmenty spotkań, ale też wszystko, co kibice pierwszej ligi piłki nożnej powinni wiedzieć o tej klasie rozgrywkowej. Balasz. Woźniczka. Hajto. Spokojnie, ŁKS. Ale też w większości te piłki z linii obrony są zagrywane mocno wprost do napastników. Geworgian i Woźniak. Jak to się skończyło? Rzutem rożnym dla ŁKS-u. Na trybunach zasłużonej postaci dla ŁKS-u Tomasz Wieszczycki, Jacek Ziober, Tomasz Kłos. Zresztą właśnie na stronie sport.tvp.pl będą Państwo mogli znaleźć wywiad z Tomaszem Wieszczyckim. Pytania od kibiców zadawane za pośrednictwem naszego serwisu. Uwaga, Janukiewicz, na które odpowiedział nowy członek władz ŁKS-u. Jeszcze nie koniec tej akcji, jeszcze piłka dośrodkowywana, ale wyszli cało z tej opresji portowcy. Woźniak na lewo. Dobre podanie, Lebedyński nie, spalony. Jacek Ziober będzie naszym gościem w przerwie, no ale to wszystko za najwcześniej. Pół godziny, widzimy, że to nie jest raczej dobra decyzja sędziego, asystenta. Lebedyński, patrząc po tej powtórce, wydaje się nie być na spalonym.
no ale też w grę może wchodzić kąt ustawienia kamery. Niemniej te linie, które widzą Państwo na boisku, no, pomagają nam ocenić, że sytuacja na pewno niejednoznaczna. Balasz. Nawet na poziomie ekstraklasy w programie Szybka Piłka nasz aktor sędziowski Jarosław Szostek namawia sędziów asystentów, bo to od nich zależy, aby promowali ofensywną grę, aby w takich sytuacjach stykowych ryzykowali i pozwalali grać. To na pewno sprawi, że widowisko zyska na atrakcyjności. No na razie wielkim widowiskiem ten mecz nie jest, ale na pewno widoczne jest w obu drużynach napięcie, no i duża chęć wygrania tego spotkania. Bojarski, jak zwykle waleczny, Gieraga i Kujawa, ostro, ale bez faulu, pokazuje Wojciech Krztoń. Oj, błąd teraz Balarza, oddał piłkę rywalowi. Petasz. Hajto, Będkowski. Jest Matejski. Ale wybita piłka poza boisko przez Pietruszkę. 18 minut, nikt na razie nie potrafi zdominować rywala. Musi powalczyć o tę piłkę Gikiewicz z Woźniakiem, ale także z Jarunem. Gikiewicz przedziera się, nie pozwolili obrońcy Pogoni Szczecin na rajd napastnikowi gospodarzy. Oto raz jeszcze ta sytuacja, no i faul, jaki popełnił Rafał Gikiewicz. Łukasz, przepraszam, Gikiewicz, oczywiście Rafał. Jego brat bliźniak to bramkarz Jagiellonii Białystok. Zaczyna Radosław Gikiewicz. Bohater, ten, który miał ogromny wkład w sukces drużyny Pogoni Szczecin w awans do finału Remes Pucharu Polski, który 22 maja po godzinie 15 na antenie dwójki będą Państwo mogli zobaczyć, czy Pogoń Szczecin, czy Jagiellonia Białystok wygra to prestiżowe trofeum i zagra w przyszłym sezonie w eliminacjach europejskich pucharów. To na pewno na dziś bliżej Portowcy są Europy niźli ekstraklasy. Proszę pamiętać o tym, że na stronie sport.tvp.pl mogą Państwo także wybrać najlepszego zawodnika meczu. Błąd Hajty. Pogoń Szczecin będzie wznawiała z narożnika boiska. Maksymilian Rogalski, już za moment 27-letni pomocnik Pogoni Szczecin, albo poda, albo kopnie w pole karne. Krótkie rozegranie tego rzutu rożnego. Rogalski, wypracowana lepsza pozycja. Rogalski, zwód Rogalski. Tomasz Hajto przydał się teraz we własnym polu karnym. Kujawa, Gaworgian. Ale niezbyt dobrze poczynał sobie z piłką pomocnik UKS-u, Gikiewicz. Ale blisko niego trzech, czterech zawodników Pogoni. W takiej sytuacji bez bardzo precyzyjnej piłki, bez bardzo precyzyjnego podania nie ma mowy o tym, aby stworzyć okazję do zdobycia bramki. Gaworgian jeszcze raz prawym skrzydłem próbuje. Zawodnik z numerem 9, blisko niego Woźniak, Gaworgian. Ale nie miał żadnych problemów Marcin Nowak z zakończeniem tego ataku. 20 minuta, bardzo brakuje strzałów, bo ledwie po jednej próbie z obu stron. Jak na razie walka, ale jakości piłkarskiej z pewnością nam brakuje. Bojarski na spalonym. Petasz, Petasz, jest blisko pola karnego, w środku Lebedyński, Petasz, okazja Pogoni, nie, Hajto. On nie wybił wprawdzie piłki z własnego pola karnego, ależ teraz przedarł się prawym skrzydłem Piotr Petasz. Naprawdę ma czego żałować. Zobaczmy, to już końcowa faza tej akcji. Petasz lewą nogą, tak jakby ratując się przed poślizgiem. Zagrał w taki sposób, że Tomasz Hajto problemu z wybiciem tej piłki nie miał, no gorzej już było z zatrzymaniem jej, aby nie wyszła na rzut rożny.
Kolejny raz ze stałego fragmentu gry właśnie z narożnika boiska. Zaczynają piłkarze Piotra Mandrysza. Mocno kopnięta piłka. Ale zabrakło tam kogoś na 7 metrze. Uwaga, Pietruszka. Pietruszka wyparło! Ależ teraz okazja dla drużyny Pogoni Szczecin. Fatalne zachowanie piłkarzy UKS-u na skraju własnego pola karnego. Natomiast waleczność Pietruszki przydała się drużynie Pogoni Szczecin. Zaczynają znów z narożnika boiska. Ale gdyby nie wyparło, gdyby nie odrobina szczęścia bramkarza UKS-u, mogło być już 1-0 dla portowców. Na pewno jednak dopracowane te stałe fragmenty gry, jeżeli chodzi o drużynę gości. Inny zupełnie wariant. Uwaga, jest Lebedyński. Ale czas, jaki był potrzebny na opanowanie piłki, spowodował, że nie było już możliwości szybkiego strzału na bramkę Bogusława Wyparły. Rogalski wędruje do narożnika. Taki moment, w którym Pogoń wyraźnie zdominowała teraz przeciwnika. Czy tych kilkadziesiąt sekund przekują portowcy na prowadzenie w tym kluczowym być może spotkaniu? Raz jeszcze dośrodkowanie Petasza na bardzo dobrej wysokości, wybicie Świerczewskiego. No i tu koszmarne zachowanie Gaworgiana, tak właściwie prezent. I Pietruszka z linii 16 metra. I gol, drodzy Państwo, 23 minuta. UKS Pogoń 0-1. A więc czwarty z rzędu rzut rożny kończy się zdobyciem prowadzenia dla drużyny Pogoni Szczecin. Piotr Petasz na liście strzelców. Nie jestem pewien, czy możemy Państwu w tej chwili pokazać powtórkę. Postaramy się. Oto właśnie ten moment. Piotr Petasz, człowiek, który potrafi kopać piłkę z dystansu jak mało kto w pierwszej lidze. Przyjęcie prawą nogą, lewą. Zdaje się, że po rykoszecie. Ale najważniejsze z punktu widzenia Pogoni Szczecin, że skutecznie w 23 minucie UKS Pogoń 0-1. To jest szósty gol w tym fragmencie spotkania, jaki Pogoń zdobywa w tym sezonie. Rogalski. A więc ten pierwszy moment, kiedy Pogoń nacisnęła. Kiedy wywarła dużą presję na rywalu, Balasz, ale Rogalski jest na boisku, kontynuują grę łodzianie, Świerczewski na lewą stronę przyniósł Pogoni bramkę. Madejski, Madejski, głębokie dośrodkowanie, Woźniak na aut. Poważne ostrzeżenie w postaci strzału Pietruszki pozostało bez echa, jeżeli o zespół, chodzi o zespół UKS-u. No a bramka Petasza. Jak to ma w zwyczaju ten zawodnik? Piękna, choć nie da się ukryć, że był tam delikatny rykoszet. Gikiewicz, Madejski, ale jest tam już Rogalski, który, gdy UKS atakował, podniósł się i przemieścił we własną strefę obronną. Lebedyński i Hajto, ależ ma trudne zadanie doświadczony obrońca UKS-u. No i Pogoń wychodzi do kolejnej okazji, czy będzie 2-0? Wyparło, wychodzi z bramki, Rogalski, nie ma gola, jeszcze wyparło. Nie wiedzą łodzianie, gdzie jest piłka, Rogalski. Pietruszka poza bramką. To powinna być kolejna akcja, która dałaby bramkę drużynie portowców. Ależ teraz zmarnowana okazja zespołu Piotra Mandrysza. Mogli kontrolować ten mecz piłkarze Pogoni Szczecin. Skiksował Rogalski. No, duże brawa na pewno dla Wyparły, że zdecydował się wyjść i zaatakować wchodzącego w pole karne napastnika Pogoni Szczecin. No dalej już strzał Pietruszki, daleki od celu. Poważne kłopoty UKS-u. W tej chwili Pogoń w znakomitym położeniu. Nie tylko zdobyła bramkę, ale też, jeżeli tak niefrasobliwie będą grali w obronie gospodarze, będziemy to mieli na pewno kolejne bramkowe okazje dla portowców. Hajto. Hajto. Dobre wrzucenie piłki. Starał się ją sięgnąć Rafał Łukasz Gikiewicz. Radosław Janukiewicz. 26 minuta, no i na pewno łodzianie, którzy w tej chwili mają poważny problem. Muszą wymyśleć coś innego niż to, co prezentowali przez
20 kilka minut, bo stracona bramka i kolejne okazje teraz szybko grającej z kontrataku Pogoni mogą zdecydować o tym, że ŁKS będzie miał bardzo trudno liczyć się w walce o awans w tym sezonie. Lebedyński. Petasz w kierunku Lebedyńskiego. Jest tam woźniczka. Dobra interwencja. Ale piłka wciąż pod nogami zawodników ze Szczecina. Chrymowicz na prawo do Nowaka. Proszę spojrzeć. ŁKS biega za piłką. Pogoń w tę piłkę gra. Grzegorz Wesołowski widzi to i zdrzyma się przy linii bocznej. Woźniczka. Madejski czeka na podanie od Kujawy. Gikiewicz nie doczekał się dokładnego zagrania od swojego partnera z ataku. I to jest woda na młyn dla Portowców. Lebedyński, ależ znakomite zagranie. Bojarski wychodzi w pole karne. Bojarski, Marcin Bojarski. Wracają obrońcy ŁKS-u. Bojarski powalczył z Balarzem. Teraz już sytuacja nie jest tak dobra. Bojarski świetnie jednak na lewą stronę. No i chyba słyszeli Państwo najlepszy komentarz do tej sytuacji Bogusława Wyparły. Pogoń jest lepsza od ŁKS-u po 28 minutach. Wystarczyło tych 5, aby można było ocenić, że różnica między ŁKS-em a Pogonią się powiększa. Czy gospodarze znajdą receptę? Oczywiście jeden gol różnicy to nie jest dużo. Ale jeśli chodzi o kulturę gry, w tym momencie spotkania Pogoń kontroluje to, co dzieje się na boisku. Hajto. Świerczewski. Woźniczka. Madejski. No i strata. Bojarski dostaje piłkę od Lebedyńskiego, ale za mocne to podanie. Mądrze teraz Woźniczka pozwolił, aby piłka wyszła poza boisko. Nie wikłał się w wykopywanie piłki, pozwolił, aby Bogusław Wyparło zaczynał od własnej bramki. Będkowski. Świerczewski. Stracona szansa przez Balarza. Meczem z MKS-em Kluczbork w poprzedniej kolejce ŁKS zakończył serię 12 spotkań ze zdobytą bramką. Pogoń tych goli na wiosnę niezwykła tracić. Ale ŁKS na pewno do końca będzie starał się przynajmniej o to wyrównanie. Na pewno jednak może się podobać to, w jaki sposób Pogoń gra w tym meczu w ofensywie. Te akcje są płynne od momentu zdobycia bramki. Pogoń gra ładnie dla oka, choć nieskutecznie. Przypomnijmy, że spokojnie mogło być już 2-0 dla Portowców. Gevorgian w kierunku Kujawy. Kujawa. Czy był faul Piotra Komana? Tak, Wojciech Krztoń używa gwizdka, w związku z czym to nie Koman, to Jarun. Wznowiliśmy już grę. Ale ŁKS nie potrafi się utrzymać przy piłce. Kilkanaście sekund. No i jeśli chodzi o posiadanie, Pogoń Szczecin także w tym momencie z pewnością góruje. Proszę spojrzeć, widać jak na dłoni, jakie problemy ma ŁKS ze skonstruowaniem akcji. Faul, piłka dla zespołu ze Szczecina. W momencie zagrywania piłki Woźniak był faulowany. No i Pogoń. Wiemy, jak wykonują stałe fragmenty gry. Czy Pietruszka, czy Rogalski? Więcej wskazuje na Rogalskiego. Gevorgian na pewno nie jest 9 m 15 cm przed linią piłki. Od linii bocznej zaś Łódzki Klub Sportowy. To jest oczywiście daleko za wcześnie na wyciąganie wniosków, ale
problem, o którym wszyscy widzę wiedzą, że ŁKS nie jest właściwie fizycznie przygotowany do rozgrywek, na pewno nie ułatwia im walki z zespołem Portowców. Znowu Woźniak. I zaczną gospodarze. Najwyższe wyjazdowe zwycięstwo Pogoni Szczecin 3-0 z Górnikiem w Łęcznej. No, gdyby takim wynikiem zakończyło się to spotkanie, to z pewnością dziś kibice Pogoni mieliby wspaniały dzień. Zresztą rozmiar jest nieistotny. 3 punkty dla którejkolwiek z drużyn sprawią, że ten weekend przeżyją jej fani w szampańskich nastrojach. Hajto. Nie przejął piłki Woźniak. No i kapitan ŁKS-u zaczyna od linii bocznej. Pogoń nie straciła bramki w 13 meczach, z czego 5 było spotkaniami wyjazdowymi. I w tych 13 meczach, w których nie straciła gola, w większości, bo w 9 bronił Radosław Janukiewicz, w 4 zaś Krzysztof Piskatek. Nowak. Na razie w ataku ŁKS jest bezradny. Jeden strzał Geworgiana wysoko ponad bramką. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o ten kapitał w ofensywie drużyny Grzegorza Wesołowskiego. Bojarski, Pietruszka, wraca Rogalski. Walczył Gieraga, ale już przy piłce Marcin Woźniak. Hajto i podążający cały czas do piłki, która jest blisko Tomasza Hajty, Mikołaj Lebedyński. Świerczewski. Z pewnością dużo więcej można było spodziewać się po zawodniku tak doświadczonym jak Piotr Świerczewski. W drugiej linii jak na razie łodzianie bardzo wyraźnie przegrywają walkę z zespołem Piotra Mandrysza. Brakuje na pewno w szeregach ŁKS-u kreatywnego piłkarza w drugiej linii, który potrafiłby zagrać dokładną piłkę dla napastników, bo ani Kujawa, ani Gikiewicz nie dostają szansy, aby powalczyli z obrońcami Pogoni Szczecin. Będkowski. Pietruszka. No i dalej przy piłce Pogoń Szczecin. Petasz. Fenomenalny przerzut Petasza do Rogalskiego. Podążają Szczecinianie w pole karne. Rogalski rzuca wyzwanie Będkowskiemu. Rogalski! No i wszystko było dobre. Tak już w sytuacji sprzed kilkunastu minut, kiedy Rogalski był w polu karnym. Tylko to ostatnie podanie jest jak na razie problemem zawodnika z numerem 17. Petasz. Nie tylko bramka, ale też jak na razie gra, z której może być zadowolony Piotr Mandrysz. Świerczewski kopnął Petasza już po zagraniu, ale nie widział tego, zdaje się, Wojciech Krztoń. Nakazuje Petaszowi teraz, aby ten wstał. No i powoli podniósł się pomocnik z numerem 10. Czy Jaron spokojnie rozgrywają piłkę. Teraz Woźniak. ŁKS zmuszony do pressingu, ale z odebraniem piłki Pogoni wcale nie jest tak dobrze, jeśli chodzi o ŁKS. A przecież do końca pierwszej części meczu już tylko około 10 minut. Nie ma jak na razie czym straszyć drużyna Grzegorza Wesołowskiego rywala. Janukiewicz na lewo. Jarun.
Nowak. Teraz szczęście sprzyjało pogoni, ale Petasz jest na prawym skrzydle. Czterech zawodników ze Szczecina, zaraz będzie w polu karnym Petasz, ależ teraz zwiódł rywala. Petasz wyparło i Pietruszka! W ostatniej chwili rzucił się Tomasz Hajto, aby zablokować piłkarza pogoni Szczecin. Lebedyński czekał, aż piłka wyjdzie poza boisko. Pogoń bardzo bliska zdobycia kolejnej bramki. No, Gieraga teraz ograny przez Petasza. No i zaskakująco Petasz strzelał, a nie dogrywał w pole karne. Wyparło szczęśliwie. Obronił tak kopniętą piłkę. No i dalej widzieli Państwo, że naprawdę niewiele brakowało, a Pietruszka znów byłby bliski pokonania Bogusława Wyparły. Oto raz jeszcze strzelec jedyny jak na razie bramki, Piotr Petasz, ale jeżeli tak będzie grał w obronie UKS, a Pogoń skutecznie w ataku, tych bramek będzie więcej. Balasz. Minkiewicz, łatwo ograny, bo jest blisko niego dwóch rywali. Balasz sugerował, że był faulowany przez Petasza, ale nic takiego nie miało miejsca. Cóż, Pogoń nie straciła bramki w trzech ostatnich meczach, w tym dwóch wyjazdowych. No jeszcze doliczmy do tego mecz półfinałowy w Pucharze Polski z Ruchem Chorzów. No i teraz ujawnia się nam skala problemu zespołu gospodarzy. Bez dobrej gry w ataku ŁKS już żadnego punktu z Pogonią w tym meczu nie ugra. A na razie jakość gry w ofensywnej jest z punktu widzenia gospodarza zatrważająco niska. Bojarski. Dużo przechwyconych piłek przez zespół ze Szczecina. Woźniak. Dobre tempo po stronie przede wszystkim Pogoni. Zacznie Rogalski. Gieraga. Balasz. Madejski. Ale proszę spojrzeć. Dwóch, trzech rywali bardzo blisko. Nie ma jak zagrać krótkiego podania. No a te długie wyraźnie UKS jako mnie wychodzą. Lebedyński. Widać i słychać na trybunach stadionu ŁKS-u wyraźną frustrację z powodu tego, w jaki sposób rozgrywa ten mecz ŁKS. Faulującym Adrian Woźniczka. Przesunięty z lewej obrony na pozycję środkowego, ale po lewej stronie stopera przez trenera Grzegorza Wesołowskiego. Znakomite zagranie teraz w kierunku Petasza. Nie, za mocne. Ratował się tak naprawdę Marcin Nowak przed atakującym go rywalem i chyba tylko dlatego ta piłka została zagrana zbyt mocno w kierunku Piotra Petasza. A Pogoń jest w tym meczu silna i w stałych fragmentach, i na skrzydłach. No i w środku boiska też, jeżeli chodzi o odbiór piłki, jeżeli chodzi o możliwość szybkiego rozegrania, to na pewno jest jak na razie przez tych 40 minut lepsze od ŁKS-u. Madejski. Stać na jakiś zryw drużyny Grzegorza Wesołowskiego. Przecież tu gra toczy się być może o ekstraklasy, a na pewno o zachowanie szans awansu do najlepszej ligi piłkarskiej w Polsce. Będkowski. Ale nie mają problemu z takim dośrodkowaniem rywale. Lebedyński, Balasz. Faulowany był napastnik Pogoni. W wielu meczach tego sezonu Bogusław Wyparło ratował drużynę ŁKS-u, ale na ten moment Wyparło to już jest za mało. Pietruszka.
Rymowicz do Nowaka. Petasz. No i teraz portowcy niedokładnie. Otrzymują informację dość wcześnie, że minutę doliczy Wojciech Krztoń do podstawowych 45. Tymczasem przedzierają się znów piłkarze gości. Woźniak, pole karne. Ani Gaworgian, ani Madejski na skrzydłach nie potrafią pociągnąć ŁKS-u do przodu. Jedynym pomysłem gospodarzy jest zagrywanie długich podań w kierunku napastników, ale widzą to Państwo, że nie ma to większego sensu. Jest bardzo nieskuteczne. Dla pogoni nie stanowi to zagrożenia. Teraz masę energii tracą Gikiewicz i Kujawa na pojedynki, które nic im i zespołowi oczywiście nie dają. Teraz taki wykop na uwolnienie. Jeden z nielicznych momentów, gdy ŁKS zagrał pressingiem. Hajto, Będkowski. Dobre podanie do Gaworgiana, ale ten już musi ostro walczyć. Jest faulowany przez Marcina Woźniaka. Ale to jest jak na razie dobry mecz lewego obrońcy Pogoni Szczecin. Na pewno trudno się gra Gaworgianowi przeciwko takiemu rywalowi. Organizują się w defensywie zawodnicy Piotra Mandrysza. Zbliżamy się do końca pierwszej części spotkania. Tomasz Hajto. Ale bez dokładnie rozgrywanych stałych fragmentów gry trudno liczyć na to, że odrobi się straty z dobrze dysponowanym rywalem. ŁKS w zasadzie w tej chwili, patrząc na obraz gry, może szukać swojej szansy tylko w stałych fragmentach gry. Gikiewicz. Petasz. Gikiewicz wywalczył piłkę. Świerczewski, ale Hajto ma problem. Lebedyński jest szybki, z tym, że przewagę miał w momencie startu do piłki Hajto taką, że zanim Lebedyński zaczął bieg w kierunku piłki, to Hajto był już ją w stanie zagrać do wyparły. Ostatnia minuta czasu podstawowego. Pierwsza część nieuchronnie zmierza do końca. Balasz. No i Pogoń. Zasłużenie jak na razie prowadzi w Łodzi po bramce Piotra Petasza. Madejski do Balarza. Madejski ładnie. Czy to będzie ta okazja ŁKS-u? Bojarski przydaje się w walce we własnej strefie obronnej. Teraz ŁKS przycisnął. Ładnie Będkowski w kierunku Gaworgiana. Gaworgian blisko niego. Woźniak, Gaworgian zwodzi rywala. Gaworgian, Gikiewicz i Radosław Janukiewicz. Bez problemów. Ale teraz Woźniak popełnił błąd, pozwalając Gaworgianowi w tak łatwy sposób dośrodkować. Piłka na piąty metr. No i tutaj Chrymowicz i Nowak utrudniali życie napastnikowi Łódzkiego Klubu Sportowego. Zaczyna Woźniak, zdają sobie doskonale sprawę piłkarze Pogoni z tego, że już tylko sekundy dzielą ich od gwizdka kończącego pierwszą część meczu. Nie chcieliby na pewno stracić tego wypracowanego prowadzenia jakimś przypadkowym atakiem, bo w ostatnich sekundach to już nie ma mowy o dokładnej przemyślanej akcji. Zresztą powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o ŁKS z tymi dokładnymi, przemyślanymi akcjami w pierwszej części meczu, jest poważny problem. Balasz. Woźniczka. Hajto. Pod presją Bojarskiego. Jest Będkowski. Gdzieś tam taka piłka rzucona na walkę Gaworgianowi. A arbiter Wojciech Krztoń kończy pierwszą część meczu. No i powodów do optymizmu
w zespole gospodarzy za grosz. Zresztą słyszą Państwo, że to jeszcze są takie w miarę nieśmiałe gwizdy, ale z pewnością nikt, kto w sercu ma ŁKS Łódź, nie może być zadowolony z tego, w jaki sposób ŁKS próbuje walczyć, bo inaczej trudno to nazwać z Pogonią Szczecin o ekstraklasę. Pogoń zaś 20 minut spokojnej gry, a potem wyborny strzał Petasza. Owszem, trochę szczęśliwy, ale najważniejsze, że piłka znalazła drogę do siatki z perspektywy gości. No i potem Szczecinianie już kontrolowali ten mecz.